Witajcie, Stendamix i... Halo, działaj. Cena. Cena, halo. O, dobra, jest, działa. Zakończyliśmy na tym, gdzie byliśmy ostatnio, czyli wybiliśmy tego ruskiego blieta, kilku ten, i teraz szukamy Rota, tak? Jest, no, żeby się spotkać z Rotem. Tak naprawdę, ja to nagrywam zaraz po tym, jak nagrałem pierwszą część. Musi gdzieś tu być. Znajdźcie ją. Ale muszę się... Zabić. Za dużo z nią kłopotu. A. Wy dwa, sprawdźcie z tamtej strony. Co to było? Cicho, cicho. Podniesiemy sobie łuk. No dobra, nagrywam do tego. To zaraz po tym, jak nagrałem pierwszy, bo tak się wciągnąłem tą Larę. I naprawdę tak fajnie w końcu pograć w jakieś singlówki. Wciskam przycisk F, żeby zabić boga po cichu. Chyba przyskać. A naciskaj E. Elo. O Jezu. Elo. No, jak to nie było głowa. No. Jeden, drugi, no wychyl. No. O kurde, łuki mi się skończyły. Aha, bo się rusza to szczerze. Ja pierdolę. Dobra, ale mówię, w końcu fajnie jest pograć jakąś singlówkę, nie? No i mam tu. Dobra, muszę gościa po cichu zabić. Naciskaj E. Dobra, podchodzę F, a później naciskaj E. Co za głupota mogę... No nie, no co jest? Dobra, jeszcze raz. Wy dwaj, sprawdźcie z tamtej strony. Gdzieś się to będzie ukryć i... I czemu mam nagle... No nie, no tu mam tylko 14. Pokazywał mi, że mam fulla, a nagle nie mam fulla. Fajny bug graficzny. Elo. No nie no! O, elo! No. Lala, kudy skacz! Tyrolka! Jebudu! Elo! No, nie ma czasu. Do czegoś nie ma czasu? Na szybko jeszcze sprawdzę. Paska? Popularny jedwabny wachlarz. Mógł go używać wieśniak albo szlachcic.
Dobra. Nie ma, wracamy. Mówię, tak fajnie pograć w końcu jakąś siglówkę, bez nerwów, bez żadnego wkurzania się na teammate'ów, na teammate'ów, w sensie randomów jakiś, na jakieś bugi w ogóle tego, to jakieś hitboxy. No, musisz dać radę. Halo. Dajesz, Lara. Mówię, w przeciągu jednego dnia, bo to jest niedziela, żeby nie było. Niedziela 20. Nagrałem tak. Tyndę. Trzy silverowe do Z. I teraz dwa te. Bo niedziela, zazwyczaj, w niedzielę zazwyczaj mam luz. Mogę sobie pograć więcej. Dzięki Bogu żyje. Ślady wilków. Mówię, więc i będzie około półtorej do dwóch godzin z Larą, a ty będzie krótszy. No, weź strzałę. Weź bagaż rota. Kurczak biega sobie, hehe, co to jest? Czyżby to jest go? Dobra, szukamy plecaku. Znaczy teraz ja się tak bardziej rozchodzę, żeby może znaleźć jakieś tam... Jakieś kurde surowce, czy... O właśnie, na przykład jak właśnie tutaj, surowce. Może później sobie mógł coś ulepszyć jeszcze. A, elo. Zamknięte. Nie, czemu zamknięte? Zapalone posągi. O, widzicie. Już się znalazło. Ruiny. Ech. Z okresu Kamakura. Czy to wszystko należało do Yamatai? To musiało należeć do amerykańskiego Marine. Ciekawe, czy było ich na wyspie więcej, czy przysłali tylko kilku zwiadowców.
Czy te znaki symbolizują straconych przyjaciół czy zabitych wrogów? Kurde, wiatr się wieje. Ewa. O Jezu. Ona już ma wystarczająco też strzał. Ja tak jednak jestem kozak. +20. No to idziemy. Halo. Przyszłam tylko po bagaż. Nic więcej. Mam. No, bo zrobimy pewne umiejętności, fajnie. Guziki mylę, czemu miałem być lepiej? Powinien być licznik śmierci, nie? Każdym razem jak umrę. Nie mogę tego. A zanim tam wyjdziemy, pójdę jeszcze tutaj sprawdzać, coś jest ciekawego. Ja tu już byłem. I sprawdzałem. Byłem i sprawdzałem. He? Nie, nie masz. Czy tam coś było, tam coś się świeciło, a ja to chcę.
jakiś pojemnik. Kto to zostawił? O, tutaj jest, leży. No przecież siedział. Okej. Trzeba cię połatać. Trzeba go połatać. No, tylko to jest takie, że tu jest za dużo przerywników, no. Znowu będą gadali. Rod. Nieźle. Gdzie taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego? Na nocnej zmianie w Nine Bells. Żaden wilk nie oprze się tulipanowi. Hej, znalazłaś. Dobra robota. No to rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej. Dokładnie. Stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku. Słuchaj. Laro. Musimy nadać sygnał SOS. A ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. Tak, bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Poradzisz sobie, Laro. W końcu jesteś z Croftów. Ale chyba nie tego rodzaju. Jasne, że tego. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Mam nadzieję, że szybko się uczę. Tylko uważaj na siebie. Nie, czy kamerkę zmniejszyć do tych filmów. Ja ci tam czekam do wódko po to, żeby... No spoko, rozumiem. Aha, i to wódko. No tak to tego nie wezmę, ale... Mogę wziąć to tak. 10? Pfy. Proszę was. Nie ma co wymować mojego czasu, elo. Spróbujmy się wesprzeć na... Aha, muszę się łapać i... Fajnie. Kto do mnie pisze znowu? Nie no, już tu byłem. A tu jest, dobra, z tej strony. I tyle, czy Gladek Croft będzie w piątek, to będzie 20...
drugi, trzeci, czwarty, piąty, 25, a drugi będzie... I będzie pod koniec miesiąca, w ostatnim tygodniu. Czekajmy burzę! Dobra! Bądźcie czujni! Wchodzimy do środka! Chodźcie już, kurde, ile można. Myślisz, że to dobry pomysł? Mamy trochę czasu, więc można by się odprężyć. Ha? Pomocy! Jestem pod ostrzałem! No kurde! Tam się zjadał? Aha, tam! Fajnie, że on mnie... O, nie duszę się. Rozmawiałem z wieśniakami. Surowo zakazano mi opuszczania. Nie tak. Liczby. Może współrzędne. Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? Przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. W moździerzu są drobne kawałki kości. Mam nadzieję, że zwierzęcych. Bo mam déjà vu. Skitu mam déjà vu. I takie fluj. Bo ja chciałem powiedzieć, dobrze, że nie ludzkich, nie? Mam déjà vu taki jak luj. Już nie tego źmy ucisną znowu. Dobra. A nie, dobra. Jesteś tam? Reyes, znaleźliście Sam? Jesteśmy na jej tropie. Dobrze, spróbuję nadać sygnał SOS ze starej wieży radiowej. Jakieś wskazówki? Hej, Laro, musisz znaleźć terminal radiowy. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra, dam znać, kiedy go znajdę. Hej, hej, wstawaj, wstawaj! Mamy tu intruza! Jestem swoją! Proszę! Skąd się tutaj wzięła? Nie musicie tego robić!
Już bieg wdaje na moją stronę. Surowce. O kurde, ten idę z miał surowców. Mam złe przeczucia. Ja też. I za to co chwilę marzyć, nie ty. O Jezu, nie. Ja szybciutko. Jak mi tu pierdyknie zaraz. Mówię ci, Reyes, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex. Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie? Hej. Hej. Kim jest ta mała lisiczka, co? Urocza, prawda? No, bardzo urocza. A, to Alicja. Alicja, tak. Moja córka. Ma 14 lat. I już jest mądrzejsza od ciebie. Zgaszony. To musi mieć chyba po swoim ojcu. Nie zwracaj na niego uwagi. No... Okej, zajmę się tym. Coś z elektryką. Po ojcu. Tak. Byłem ci raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej, Grim. Trzeba pozamykać władzy. Tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem z dyńki. Wiesz, działa w 9 przypadkach na 10. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji, Sam. Dobrze, możemy kręcić? Dziękuję. Dr. James Whitman, scena 15, ujęcie 3, akcja. No dobrze, teraz ją złap i rozetnij jej brzuch. O tak. Tak, musisz... Chryste, panie, cięcie! On ma zamiar wrócić? Pójdę po niego. Słynny archeolog, odkrywca! Rzadki gatunek ryby. Nie jestem od krojenia rzadkich gatunków ryb. Doktorze Jamesie. Jestem archeologiem, odkrywcą. Tylko ryba. Nie będę kroił żadnych ryb. Poradzi pan sobie. Nie będę kroił ryb. Cholerne reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramsaya, zobaczy pan. Dr. James Whitman, scena 15, ujęcie 4, akcja. Okej, złapią dobrze i rozetnij brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w smoczym trójkącie... Pamiętam, jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić. Miałam 5 lat. To było moje pierwsze znalezisko. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec coś o tym wiedział. Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Laro. Zbliżamy się do sztormu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie. Dziękuję ci, panie. No dobrze, Laro. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. Ale ziomu! Przymierze radiowe jest jeszcze silnie. Pogoda na ciebie jest szalona. Na tej wyspie wszystko jest... Ej! Ty! Nie celuj we mnie!
A to jak tego, a... Ta moneta znalazła się w obiegu w Japonii, prawdopodobnie w połowie XIX. O Jezu. No. No. Zobaczmy te myszki, XD. On się spalił? Hehe, fajnie. Nie mam pytań. Ciąg wisiał. Bunkier? Z czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie japoński. Proszę bardzo, że jest Matys. Nieostrożnie, są pełne paliwa. Chodźcie tutaj. Co do diabła? Zapalenie jest potrzebne ogień. Idziesz do piachu! No dajcie tu wycelować. No nie w to. Szyba wygląda na słabą. A, i teraz wiem, co. Teraz tak. To. Teraz jebut.
kończ mnie! Idź do diabła. Raport. Teraz! Światła! O, chuj. Ojciec Matias nas wyzwoli. Od czego? Od tej wyspy? Ty, bo już jest późno. Ja mam zaraz spać. Alex, jesteś tam? Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali je wysoko. Bardzo wysoko. Zawsze bardzo wysoko. Kolejna wspinaczka. Świetnie. Zostaw. Dobra. A się ja wysłyszałem. Lepiej, żeby ta wieża działała. No jest. Jeśli działać nie będzie. Jakby przez cały czas przygotowywał mnie właśnie na coś takiego. To oczywiste, że żyją tu ludzie i są zorganizowani. Zabijają i rekrutują, ale dlaczego? To jak rodzaj kultu. Ale co tutaj czczą? Czego chcą? Czego szukają? A to panujemy? Więcej z tego zdobyć. I to jest wszystko. Jeszcze tutaj sprzęt. Dobra, to jest jedno wzmocnienie, to tyle nic z tego.
To nie można, że... Dobra, to zrobimy. Mam 102, to dobra. I łuk może? Nie, łuk ma 200-250, a pistolet? Nie ma czegoś? Nie. To jest wszystko. No dobra, to by było na tyle. Po 33 minuty to już trwa. Zanim wejdziemy na tą wieżę, to trochę zajmie jeszcze pewnie. Więc to było na tyle. Dzięki za oglądanie. I na razie.